Siemaneczko, jestem Perpetuum Games, witam was na moim gospodarstwie. Tam dzisiaj kupiłem kupiłem ciągnik Case'a 5140 o mocy 115 koni. Chciałem troszeczkę mocniejszy, no ale brakło funduszy. No nie udało się kupić mocniejszego. Znaczy były mocniejsze, no ale nie były tak nie w dobrym stanie jak ten Case. Co pasowało mi, to właśnie Wired Bomb i oczywiście Tuz przy tym case'ie. Lecimy dzisiaj sobie z gnojowicą na rzepak. Wiem, że jest kwiecień, troszeczkę późno, no ale trzeba tutaj ten rzepak trochę podkarmić. Zlecimy, nawozu nie daję, tego mam tyle, że nawozu praktycznie nie musiał dawać teraz wcale. Wszystko działa elegancko, no piękny ciągnik. Po remoncie. Tam widzicie, bo nawet jak gość sprzedał go, bo po remoncie tam było, nie wiem, 10 godzin miał, ale tam coś styki nie było, licznik przemieniłem, no i mamy 0 godzin. Bo tam kupiony był 3 tygodnie temu. No ogólnie powiedziałem, że jest kwiecień. Chociaż każdy spostrzegawczy będzie widział prawym górnym rogu. Więc ciągnik po generalnym remoncie przez poprzedniego właściciela, znaczy no tak przynajmniej tak stwierdził, no a samo tam było, czy tam co, no, tak powiedział, że licznik wymienił, no i faktycznie licznik jest wymieniony, wszystko jest powymieniane tak, żeby to miało podpisujące nogi, więc zobaczymy, czy to jak to będzie wszystko banglało i działało. Na razie wiecie, no na razie chcę tak w takiej lżejszej go robocie powiedzieć w pewnym sensie. Zrobić ciekawie, że teraz nie wiem, czy na tym duże pole jechać, na tym małym, chyba jedziemy teraz na tym duże pole, to większe pole, zobaczymy tutaj. Więc mamy takie dwa kejsiki, o, troszeczkę kurna w rzepaczach jechać, musicie się pamać. No trudno, dobra, nie ma co płakać, czekajcie, teraz tylko bieg do bazy, bo wiecie, no. Kejsa się nie miało. Wiecie, no już chyba na elektrodeolicznym rewersie, typowo. Piękna sprawa. Więc będzie można tak teraz będzie trochę poszaleć. Takim kejsikiem. Mamy taka dwójka, trójka i będzie 2000 obrotów, niech to sobie jakoś powoli wylewa się. I ochy tak zwanej mam tyle, że mówię, wiem, czy teraz na wozu dawać. Chociaż wiadomo, że to nie jest taka pewna tak gnojowa. No ale jest. Do tego, na pewno jeszcze muszę troszeczkę na obozu dać, ale to poza odcinkiem, wiecie, no zrobimy tak, żeby po prostu, jeśli mamy, to zdewamy, tak? Ale patrząc, no to na wiadomo, jeszcze na wóz trzeba dać, to wszystko wiadomo, trzebałoby się ścieżki mieć, też trzeba nie pewnie pomyśleć. Pogadałem z gościem, który miał ten silnik poprzedni, właścicielem tego silnika, dzwonię do niego, czy jest możliwość podzrobienia ścieżek w tym silniku. I jest jak najbardziej, no ale mi 2,5 metra, no to mówi na ile będziesz robił, na 12,5 metra, to też mówi bez sensu te ścieżki robić, coś w tym stylu. No ale mówię, zobaczymy. No opryskiwacz mam 8-metrowy, bo opryskiwacz jako taką nie będę na razie wymieniał. No siewkę, no 8-16, no na 18 metrów mógłbym ustawić i jakby tam może to dwygło, tak, ścieżki robić, wiadomo co tam, no nie 5, 7,5, może 15, 17,5, czyli 7 przejazdów ścieżka, no to nie byłoby tak źle. Dobrze, to dobrze wyliczam oczywiście, no bo ciężko mi tam powiedzieć o tym, bo ja jeszcze ścieżek technologicznych nie robiłem. Więc to jest tylko takie sugestia. No, na razie wiecie, nie bawię się tym, bo żebym tutaj jakoś gotowałem, nie marnowo. Fajnie to wygląda. Chciałem to właśnie zrobić typowo na odcinku, takie rozdywanie na rzepaki, czy coś w tym stylu tej gnojowicy, no bo mówię, zawsze te nawozy. Tej gnojowicy mówię, mam tyle, mam w jednej obozie, mam pełną szambą, więc muszę to właśnie wywozić tej mniejszej obory. No większej to dopiero wywozi na wiosnę, na samym początku, w marcu, tam stówę, wiozę, a tam kopela w morzu, jak tam jest skonał już tak tylko, więc tutaj też jest no, taki mankament, no ale jest fajnie, jeśli jakoś tam miarę, no wiecie, czas jakoś życie ułatwiać, nie wiem, ciekawe jak tam u mnie owiec rośnie,
tym ciekawy. Ale ma trochę bieg, ja powiem tak, to jest szóstka oczywiście, silnik już naprawdę 55 koni ma, była szóstka już tego, nie patrzy, no 95, 120 była, no a wiadomo, 95, no to po co mi 95, co 10 koni mocniejsi tylko działanie od tego, od naszego tutaj z case'a poprzedniego. Trochę bez sensu. Tutaj widzę owiec jakoś tam nie idzie do góry. Zobaczmy jak on tam chodzi. No jako tako to wygląda. No, widzę, że wapno pokazuje. Chociaż mi się zdawało, że wapna nie powinny mieć. Ale tutaj ten kawałeczek tylko. A to nic. Ładnie się jakoś tu miałem zakorzenił ten owiec. Trochę to chaosa będzie, bo tam jeszcze te pole po tak te mniejsze kawałki też było obsiane, teraz było właśnie owcem. Dobra, wsiadamy i lecimy. Dobra, teraz tak chcemy zawrócić. Czekajcie, bo żebym teraz do sąsiada nie jechał. No i co, no 150 zł na koncie, bogaty człowiek nie jest, ale mamy byki do sprzedania. Będziemy mieli byki do sprzedania już niebawem, można powiedzieć. Czyli w tym miesiącu, za tydzień przyjeżdżają, zabierają przyściutkie byki. One mają wszystkie 30 sztuk byków. Więc zobaczymy, bo ile one wyjdą, ile tam wystrzelą, bo jakie cele będą. I mamy 20 miesięcy, no ale ponieważ więcej ich nie trzymam, bo chcę od kwietnia do kwietnia mieć odstawy byków, niezależnie ile mają miesięcy. Bo nie wiem, czy może przez to, że paszy nie miały, wiecie, tak wybitnie ich nie do podkręciłem do końca, o. No ale no, tak jest, na to nie poradzę. Tak te byczki będą właśnie sprzedane 7000 złotych minimum, bo jeżeli będzie za sztukę, bo są piękne byki. Ale zobaczymy jeszcze właśnie z ceną, bo jak będzie 6000, to będzie 7000, to będzie 9000. Tego tam nie bywa właśnie odnośnie wagi, tak? No ale tak mniej więcej jednego tam jeszcze jednego byka tak wziąłem 2 dni temu, dzisiaj wziąłem drugiego byka. No średnio wychodzi mi 730 kilo. No nie jest źle szału nie ma, ale no źle nie jest. 730 kilo. Wiadomo, to jest taka średnia sztuka. To są większe i mniejsze, ale patrzę 700 kilo mają to. No po 10 zł minus to mam 7300 zł za byka. Razy 30 mam ponad 210 tysięcy. By naprawdę uradowało, tak? No bo jednak po to te byki mam. Wiadomo, też zaraz mi odejdzie 600 zł na sztukę co najmniej. 600-800 zł na sztukę, żeby kupić następną sztukę do wogu. Więc to tak też, no jakby nie patrzył, jest troszeczkę inaczej pod tym względem. Może i 1000 zł, w zależności czy kupimy do szczycie, może do Szczecinie, zobaczymy to, jestem ciekawy po prostu jakie byczki sobie trafimy. Dobra, jedna beczka już jest rozlana praktycznie. Dobra, i możemy sobie grzać. Chętek po takim miarę jest, ja tam czału nie robi, nie powiem nikaj się, no ale nie ma. Wiecie, no on ma być w miarę, on ma być dobry mechanicznie. Mechanicznie jest dobry, dla mnie plus tuls jest z bombem, więc może jakaś kosiarka dyskowa na przód wleci, tak? Bo moja 2,6 metra, która jest, no przydałaby się jakaś albo większa, albo dodatkowo teraz mógłbym teraz kupić sobie po prostu do przodu kosiarkę. Więc tak, powiedzmy 2,10, tam nie wiem, 2,40 dyskowe są przodnie. No cóż, będziemy mieli ponad 6 metrów. 6 metrów będziemy mieli, nie ponad 6 metrów, tylko 6 metrów będziemy mieli wtedy szerokość koszenia. No ale wiadomo, że ja odwaliłem lipę, bo wiadomo, jak to ja. Wiesz, oddałem dzierżawę, no teraz mam tylko jedną swoją łączkę. I teraz na tą jedną łączkę to mnie nie opłaca mi się brać i kupywać kosiarki dyskowej. No, czołowej, nie dyskowej, tylko czołowej. Tam już to chyba jej to pogadać, ktoś przyjechał do kopaku, czy ja może tutaj myszko pozganiam. Wie wszystko.
się spinę, bo wiem, że radę OES siać, bo chciałbym właśnie sobie zadać OES. Tutaj tego case'a tutaj nie ma, tylko małego, bo case jest spięty właśnie z baną aktywną, tak? Z silnikiem. Trzeba to jakoś kombinować. No oczywiście nasionka są przywiezione, następna paleta do jeszcze do siebu łubinu, więc tutaj paleta mam tyle. To jest szok. Fajnie, bo też coś nie powiedziałem, to co najważniejsze w tym kiedzie. Więc skrzynia 45, prędkość. Powiem szczerze, już jest tak fajnie, dość, no, milusio, że tak powiem, pod tym względem. No ale patrzę, że bardziej chciałbym do ususa bardziej tym nawetka pasuje, chociaż nie, bo on tak ogólnie tak wysoko dyszlem patrzy. Tabeczka. Ale fajnie, po szmitkę. Beczka się udała. Myczka też chodzi. Do tego jeszcze właśnie, jak widzicie, no teraz ciągnik leciał. No troszeczkę wydaliśmy pieniędzy, tak? Ale lecimy dalej z tym rozwojem, dopóki jest możliwość, dopóki są pieniądze. No teraz mówię, no jeszcze ładowarka będzie, bo jestem dogadany już. I po sprzedaniu byków w kolejnym odcinku będzie już ładowareczka, więc kwiecień troszeczkę taki będzie kierliwy, tak, pod względem tego. Bo za nas szybko tak musi owinąć tę robotę. A ja się tak będę się troszeczkę się bardziej spełnił, bo jeszcze muszę pogadać z kimś, bo może by mi jakąś ziemię dał dzierżawę. Nie będę ukrywał. Dobra, jedynka czy dwójkę sobie włączyć. Wiecie, teraz trzeba ogarnąć teraz od skrzyni, tak żeby to po prostu miało jakieś więcej nogi miało. Czekajcie, bo to mniej więcej muszę wjechać gdzieś tak. Precyzyjnie będzie, to pewnie nie będzie, to nie będzie, to nie będę płakał pod tym względem. Wiecie, to jest tylko taki mój rzut na to, czy jest wszystko dobrze. No bo mniej więcej ścieżkę widzę. Nakładu mogę robić troszeczkę, nawet sporo nakładu mogę na robić. Bo mówię, jest. No tutaj to podejrzewam, do niego będzie oczywiście zakładane nawigacja. Na pewno będę chciał nawigację założyć do tego case'a. Powiem szczerze, strasznie mi się podobało właśnie z tamtym mniejszym case'ie ta nawigacja. Tylko teraz kupi mi taką typową nawigację. 35 tysięcy kosztuje już zmianę kierownicy, wiadomo. Jakby tak chciał typowo grać, no to 35 tysięcy trzeba by położyć na tą kierownicę. Na kierownicę, przepraszam, na nawigację. Natomiast z kierownicą o to mi chodziło. Więc no, trzeba będzie szukać. Nie trzeba będzie po prostu mieć te pieniądze na wygody. Patrząc teraz na tą moją gospodarkę, na ten ciągnik, można powiedzieć, że w pewnym sensie nie będzie tak teraz ciężko, bo tylko będzie miał obłonik i nojowice, bo na razie, no, co będzie naciągnąć, nie ma nic, żeby pociągnąć. W sensie, nie mam maszyny odpowiedniej, no co, grubera, może grubera jeszcze mógłby być, ten był 2-6 metra, chciałbym tak trochę najgłębiej poprawić, na jakieś tam 26 cm, powiedzmy tak typowo, bezrokowo bym chciał zrobić. No to może wtedy będzie akurat sam raz. Moc tego case'a. No po 115 koni to też nie jest jakiś tam wybujał case mocowo, no ale to już jest 30 koni większy niż niż właśnie te moje poprzednie silniki, te mam jednakowej mocy. Więc tutaj no to już jest ta fajna, taki lekki przeskok, tak? To miał troszeczkę być inny ciągnik, no ale z tamtym się nie dogadaliśmy ciągnikiem. Tego case mi wyleciał. No, nie powiem, chciałem też Fenda Favorita. Fenda Favorita, który był, no, na spość zbyt duże pieniądze na to, co darował. Więc tutaj nie mogłem sobie na to pozwolić. Ale akurat nawet zapstachując nawet, powiedzcie, że teraz tylko na kolejny, który nakupi tego case'a. No tak. Szczerze, bo tymi case'ami się najlepiej w każdym 19 grałem farmingu, ale mi się podobał. Widzicie, on też mi się podoba z tych starych ciągników. No a tak to wiecie, no tutaj chcę takie fajne ciągniki mieć. Powiem tak,
prostu chcę iść taką, powiedzmy, linię produkcyjną, z jednej linii produkcyjnej mieć maszyny, czyli no wiadomo, Case New Holland Steyr, to jest ta jedna forma, można powiedzieć, firma, produkcja ETP, właśnie silników, więc wolę sobie tam poświęcić na tym czas, iść po tą jedną markę, ewentualnie w jednym, no nie wiem, jak powiedzieć, halę produkcyjną, nie wiem jak to dokładnie nazwać, bo to miałem słabnie i składnie. No ale... No ale tak bym właśnie chciał mieć to ogarnięte. Dobra. Ale nie wiadomo co mi tam jeszcze przyjdzie na myśl, jaki ciągnik będzie wylatywał. Teraz wiadomo, jeśli teraz te byki będą sprzedane, teraz tylko ten większy koszt teraz tej ładowarki będzie, tak? No a teraz to myślę, że raczej większych takich większych wydatków już raczej nie będzie. Tylko te pola, tak? A więc... Mam nadzieję, że wszystko będzie, będzie w miarę to wszystko pasować. No i tak samo będę elegancko teraz to mówię, co zadawać. Nie ma źle. Ale patrzę tak trochę nietypowo, no ale mówię, coś trzeba z tym robić. Powiem tak, dzisiaj będzie chyba krótki odcinek, krótszy odcinek, bo to jeszcze na dzisiaj jest odcinek. Więc kończymy. Nie dokrywał, kończymy. W pierwszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek Ci się spodobał, to ciepłego jak komentarz. I niech i za oglądanie, trzymaj się na tym odcinka. Na razie, cześć.